ludzie boją się zmian? To dobre pytanie, bo boją się smutku. Każdej zmianie towarzyszy smutek, a to taka emocja, z którą nie jesteśmy zaprzyjaźnieni, ponieważ rodzice nam nigdy nie mówili, że smucenie się jest czymś naturalnym i jest oznaką tego, że z czymś się rozstajemy, co było dla nas ważne. Każdej zmianie towarzyszy rozstanie z tym, co było. I na ogół słyszymy nie smuć się. W związku z tym nauczyliśmy się nie smucić, a zmianą smutek towarzyszy. Na pytanie, co warto w życiu zmieniać, powiedziałbym wszystko, bo i tak się wszystko zmienia. My się zmieniamy, co jakiś czas wymieniają nam się wszystkie komórki, nie jesteśmy już tymi samymi ludźmi, bo fizycznie na poziomie molekularnym jesteśmy już zupełnie innymi, nie wiem, bodajże co 7 lat. Być może szybciej, być może wolniej niektóre komórki, natomiast to jest tak, że niezależnie od tego, czy chcemy się zmieniać, czy nie, świat się dookoła zmienia i bez elastyczności dostosowania tak naprawdę trudno jest w nim przeżyć i możemy się dzisiaj na pewne rzeczy obrażać, typu internet, komórki, ale korzystamy i już nie mamy wyjścia i nasze dzieci też będą z tego korzystały, także wszystko, co się da zmienić i co w jakiś sposób chcielibyśmy ulepszyć albo co nam nie pasuje, bo zmiany czasami dotyczą tego, co funkcjonuje bardzo dobrze, ale chcemy, żeby funkcjonowało inaczej. Są miejsca na świecie, w których się bardzo dobrze czuję, ale czasami jadę zupełnie gdzie indziej, nie dlatego, że tam jest źle, tylko dlatego, że chciałbym zobaczyć coś innego. Także wszystko, co nie zagraża innym w jakiś sposób, nie wiem, nie krzywdzi innych, nie naraża innych na cierpienie, można zmienić. Trudno powiedzieć, czy istnieje uniwersalna metoda na wprowadzanie zmian. Kiedyś na psychologii jeden z prowadzących powiedział, że różni ludzie w różnych sytuacjach, z powodu różnych okoliczności, różnie się zachowują. I jakby podsumował wszystko, co psychologia ma do powiedzenia. To znaczy, że różni ludzie różnie się zmieniają. Nie ma według mnie niczego uniwersalnego, poza tym, że zmiana wymaga pewnego wysiłku. No, zmiana nawyku czegoś, co jest mocno ukształtowane, to często również zmiana pewnej pamięci i komórkowej, i mięśniowej, i tej mentalnej. W związku z tym, żeby się czegoś nowego nauczyć, trzeba się czegoś oduczyć. A to jest trudne. Według mnie nie jesteśmy na tyle pojemni, żeby chłonąć tylko i nieskończoność. Czasami trzeba się rozstać z pewnymi umiejętnościami, wiedzą, doświadczeniem, robienia czegoś, co żeśmy do tej pory robili, nauczyć się czegoś innego, czyli trochę tak jakby zejść do poziomu dziecka. Najgorzej jest, jak człowiek już ma pewien wiek i ma poczucie, że jest mistrzem, a żeby się nauczyć, musi znowu zejść do poziomu ucznia. I wtedy może się czegoś nowego nauczyć. Lubię mówić, że żeby wejść na nową górę, trzeba ze starej zejść. Z perspektywy swoich obecnych doświadczeń powiedziałbym, że najcenniejszą rzeczą w życiu jest jego tajemniczość. W związku z tym daję sobie jakiś taki margines na to, czego nie planuję i co się samo wydarza. Czyli na przykład jadę do Londynu i nie mam żadnego planu, wpisuję na Facebooku, jestem w Londynie i czekam, jacy ludzie się pojawią na tym Facebooku. Oni się pojawiają, zapraszają mnie do siebie i otwierają mi pewne możliwości, o których nie miałem pojęcia i potem wracam i mam nowe pomysły. Ale też wiele rzeczy z tego, co osiągnąłem, było gdzieś w mojej głowie od lat. Na pewno w mojej głowie było to, że chciałem być mówcą, a nie trenerem. Dzisiaj po paru latach nieprowadzenia już warsztatów, już nikt o mnie nie powie, że jestem trenerem, chociaż tak naprawdę 17 lat prowadziłem klasyczne szkolenia. Ale gdzieś dzięki spotkaniu swojego mistrza na swojej drodze na początku odkryłem, że mówiąc można szybciej dotrzeć do ludzi i to mi odpowiada. I po latach to zrealizowałem, a różne drogi do tego prowadziły, różne, powiedziałbym, spotkane osoby, różne wydarzenia sprawiły, że jestem tutaj, gdzie jestem. Ale powiedzmy, powiedziałbym, że 80% to jest coś, co gdzieś miałem w głowie i zrealizowałem. 20% wynikało z niezaplanowanych wydarzeń. Jeśli chodzi o spisywanie celów, to bliska mi jest szkoła tych, którzy mówią, żeby spisywać. Brian Tracy kiedyś powiedział, że cele zapisane są realizowane częściej, skuteczniej. One według mnie mają moc przez to, że są pewnym zobowiązaniem dla nas samych. Poza tym, jak trzeba coś zapisać, to trzeba się zastanowić, co to ma być. W głowie mamy takie dosyć luźne myśli, one przełożone na papier muszą już jakoś brzmieć. Tak, ja jestem za zapisywaniem i również marzeń, które są bardziej takie ogólne, bardziej nieokreślone w czasie, ale również za przekładaniem ich na konkretne cele, czyli do tego okresu zrobię to i to. Takiego trochę bycia lojalnym w stosunku do siebie i potem weryfikowania, czy rzeczywiście żeśmy to zrobili.
Aczkolwiek zapewne istnieją ludzie, którzy powiedzą, że nie zapisują i też realizują. Od strony skuteczności mam poczucie, że lepiej zapisać niż nie zapisać. Życie na pewno ułatwiają nam nawyki, które pomagają nam być skuteczniejszym, czyli no, w dzisiejszych czasach to pewnie te, które potrafią maksymalnie wykorzystać czas, który mamy dostępny, czyli te 1440 minut na dobę. Te, które pozwalają robić rzeczy przy mniejszym nakładzie wysiłku i kosztów, czyli poza skutecznością jeszcze jest efektywność tutaj istotna. No i pewnie te, które w jakiś sposób z nami współgrają, prawda? Chociaż do nawyku możemy się przyzwyczaić, nawet jak jest niewygodnie, to już w jakimś momencie nie zwracamy uwagi na to. Trudne do zmiany, ale pewnie warte tego, żeby o nich czasami pomyśleć i je zauważyć, żeby zadać sobie pytanie, co robimy mechanicznie. Ja na pewno mechanicznie robię zakupy. Często o tym mówię, że jak kupuję ser, to na Gouda albo Królewski, a tam jeszcze jest 100 gatunków. Zawsze patrzę z myślą, że kiedyś kupię, ale jeszcze tego nawyku nie zmieniłem. Jeśli chodzi o nawyki ludzi, którzy osiągają sukces, to obawiam się, że one mogą nam wcale się nie podobać. I to jest pewien rodzaj samodyscypliny, czyli powtarzalności w robieniu pewnych rzeczy, na które nie mamy ochoty, ale je robimy. Na przykład stajemy mimo tego, że pogoda nam nie sprzyja. I dzwonimy mimo tego, że nie lubimy dzwonić na przykład. No, wykonujemy jakieś czynności, które nas prowadzą do celu, ale same w sobie pojedyncze nie są jakoś atrakcyjne. Mam takie poczucie, że ci ludzie są oszczędni. W ogóle nie są rozrzutni w tym, co robią i finansowo. Wręcz czasami na granicy, powiedziałbym, takiego skąpstwa. Dla mnie taką postacią niezwykłą jest Ingvar Kamprad, twórca IKEA, który jeszcze niedawno, bo już teraz się wycofał z biznesu, mając tam 70 parę lat, jeździł 20-letnim samochodem i jak jechał gdzieś w delegację, to z pracownikiem spali w jednym pokoju, a lecieli tanimi liniami lotniczymi, a on sam miał nawyk kupowania na bazarze różnych owoców, warzyw, pod koniec, kiedy za chwilę mieli zamykać, ponieważ ceny wtedy spadały, a jest miliarderem. W związku z tym, jak widzimy życie takich osób, które dla nas są jakimś wzorem, bliżej, to ono wcale nie jest często takie barwne, rzeczywiście pełne powtarzalnych jakichś takich zachowań i nie ma tego, co my w sukcesie widzimy jako efekt finalny, czyli jakieś bogactwo, które widać, czyli to, co najlepiej pokazać i co najlepiej sobie wizualizować, jeżeli myślimy o jakichś tam marzeniach i celach. Bardzo często tego w ogóle tam nie ma, tam jest taka codzienna, mrówcza praca. Dobrym relacjom między ludźmi sprzyjają na pewno piękne słowa, które czasami nie są wypowiadane, takie, które świadczą o tym, że jesteśmy innym za coś wdzięczni, że są dla nas bliscy, czyli te wszystkie słowa dziękuję, kocham cię, lubię cię, te związane z tym, że nie jesteśmy roszczeniowi, tylko prosimy. Takie chyba popularne, znane wszystkim, odnoszące się do też codziennych sytuacji, bo tak naprawdę te relacje budujemy w życiu codziennym, a nie tylko w okresie świąt czy momentów, kiedy składamy życzenia. I ja myślę, że to są te, o których czasami rodzice mówią. Dziękuję, poproszę, przepraszam. One są czasami wystarczające do budowania dobrych relacji. Wszystkie te, które niszczą, według mnie związane są z oceną drugiego człowieka, z takim przyczepianiem mu jakichś etykietek w kategorii dobry, zły, że robi coś dobrze albo robi coś źle. Taki w rozumieniu, ja wiem lepiej, jak się powinien zachować. W takim rozumieniu, że ty nie masz racji, a ja mam rację. I potem jakby wyciąganie z tego wniosków, ponieważ ty nie masz racji, a ja mam, to ty jesteś gorsza, a jestem lepszy. Dużo jest oceniania w naszym życiu. Zaczynamy od szkoły. Piątka jest lepsza od czwórki, a czwórka lepsza od trójki. W dorosłym życiu nie jest już tak, że ci, co mieli piątki, mają lepsze życie od tych, którzy mieli trójki. Ale jak człowiek już dojdzie do tego momentu, kiedy jest w tym dorosłym życiu, to już często zapomina o tym, że ocenianie może mieć przykre konsekwencje. Potem już jest też tak, że żyjemy w świecie biznesu, gdzie 100 milionów jest lepsze od 10 milionów,
a mało kto ma świadomość, jakie są koszty za tym kryjące się. W związku z tym tak naprawdę nie wiadomo do końca, które pieniądze są lepsze, ale my już mamy swoją ocenę i zakładamy, że wiemy lepiej. I ocenę, czyli, a zwłaszcza krytyczną drugiego człowieka, uznałbym za jeden z najmniej przyjaznych nawyków w budowaniu relacji. Gdybym miał dokończyć parę zdań i powiedzieć zaczynam dzień od, to powiedziałbym od zdania życie jest piękne, które mówię do siebie leżąc w łóżku. To pewnie mam dużo nawyków. Moje, te na które na pewno zwracam uwagę, to zawsze sprawdzam, czy zamknąłem drzwi naciskając klamkę od lat, chociaż widzę, że zamknąłem i wielokrotnie mogłem to potwierdzić, ale tak już mam. Mam jeszcze jeden nawyk, nie wiem, czy jest rzadki, czy częsty, po umyciu rąk wycieram kran, żeby nie zostawały ślady wody. Jeśli chodzi o mój styl życia, to nawet nie wiem, czy ja mam jakiś styl. Bliska mi jest taka idea, że życie jest piękne i warto się z niego cieszyć, natomiast nie wiem, czy to się jakoś przekłada na styl. Chyba otwartość na nowe, poszukiwanie nowych ludzi, no, mimo wszystko taka chęć doświadczania czegoś nowego. Tak, uznałbym, że chęć doświadczania życia jest częścią mojego stylu. A jeśli chodzi o dietę, to jeszcze nie mam. Inspirują mnie przede wszystkim ludzie i taka możliwość obserwowania ich, słuchania ich historii. I tak naprawdę najbardziej inspirują mnie ci ludzie, którzy są tacy, można by powiedzieć, zwyczajni, ale zrobili coś, co było wyjściem trochę poza ich jakąś sferę komfortu, poza to, co na co dzień robią. Nawet trudno mi jest powiedzieć, w którym momencie odczuwam takie niezwykłe przeżycie, że o, doświadczyłem czegoś nowego, ale parę razy w życiu miałem, że jedno zdanie czy dwa zdania drugiego człowieka miały dla mnie znaczenie wręcz takie transformacyjne, czyli czułem, że we mnie się coś zmieniło nagle, że mam poczucie, że chyba jestem innym człowiekiem od tego momentu, ale nie byłbym w stanie zdefiniować, co to znaczy w praktyce. Natomiast byłem w stanie to odczuć i trochę inaczej już później patrzeć na życie, tak jakbym założył inne okulary, ostrzejsze. No dobrze, tak w konkretach gdybym miał powiedzieć, to ponieważ jestem wzrokowcem, bardzo lubię filmy. Siła spokoju to jest taki film o sportowcu, jego mistrzu, polecam każdemu. W pogoni za szczęściem to drugi film, który bardzo lubię, o bardzo biednym człowieku, który staje się bardzo bogaty. Tam jest taki moment przełomowy, kiedy widzi czerwone Ferrari i pyta się, co trzeba zrobić, żeby go mieć. A kierowca mówi, trzeba być maklerem na Wall Street. Film jest o tym, jak się z bezrobotnego, bezdomnego człowiek staje maklerem na Wall Street. Oczywiście lubię polskie filmy, te, które da się cytować i jest parę takich, które mogę oglądać wielokrotnie. Na pewno do nich należy Seks Misja, bardzo stary film, ale na pewno również Dzień Świra, który dla mnie jest bardzo głęboki, chociaż trzeba go obejrzeć parę razy, żeby odnaleźć tam siebie we wszystkich momentach, jakby się skonfrontować. Jeśli chodzi o książki, lubię bardzo Osho i jego przekaz, aczkolwiek jest kontrowersyjny. Dobrze, że jest kontrowersyjny, bo dzięki temu można wyjść poza to, co sami akceptujemy i co znamy. Na pewno Antony de Mello, taka głębsza literatura. Na pewno wszystko, co trudno mi to wymienić. Mamy różne tutaj w księgarni książki, których celem jest inspirowanie i napisali je ludzie, którzy mają coś do powiedzenia. Z niektórych bierze się jedno zdanie, z niektórych pół książki, ale tak naprawdę lubię książki, bo one wtedy pozwalają mi skonfrontować się z moim doświadczeniem. Jak je czytam, to mam takie wrażenie, jakbym budował sobie swoje doświadczenie na nowo przez to, co czytam. Czasami jak te książki są zekranizowane, to mam wrażenie, że to nie jest mój bohater, ponieważ ten mój bohater został stworzony w mojej głowie i on jest jakby wypadkowo moich wyobrażeń, moich doświadczeń. I czasami jest też tak, że czytamy tą samą książkę za 5 lat i zupełnie inaczej ją odbieramy.
W związku z tym według mnie, jak to mówi mój mistrz, każdy nauczyciel jest dobry, nawet ten zły, ponieważ może nas czegoś nauczyć i każda książka jest dokładnie taka sama, może nam coś dać. Czasami wystarczy ją otworzyć gdziekolwiek, w dowolnym miejscu, zacząć czytać i nagle zobaczyć, że tam jest odpowiedź na pytanie, które gdzieś tam za nami chodzi od jakiegoś czasu. Czy ja celebruję życie? No tak. Najbardziej taką dla mnie bliską formą celebrowania życia to jest to, co nie jest wcale odkrywcze. Żyć tu i teraz, czyli jak jem, to jeść, jak oglądam coś, to oglądać, jak rozmawiam, to rozmawiać. Być jak najbardziej w czasie teraźniejszym, aczkolwiek nasza sytuacja życiowa trwa w czasie. My się martwimy o to, co będzie tam jutro czy pojutrze, ale tak naprawdę żyjemy teraz. I w jaki sposób staram się to praktykować? Najprościej wchodzę w to, w takie zatrzymanie trochę biegu przez skupienie się na oddechu. To też nic oryginalnego, tego uczą na wielu zajęciach, ale w ogóle jak mi opowiedzieć o jakimś narzędziu, które jest skuteczne do celebrowania, do zatrzymania się, to właśnie taka świadoma sztuka oddychania, wdechu, wydechu, takiego patrzenia. Lubię czasami usiąść na ławce i rozproszyć się. To jest taka umiejętność, która przyszła ze mną z Indii. Tam jest bardzo dużo wszystkich możliwych bodźców. I tam, żeby funkcjonować, trzeba w którymś momencie przestać być w interakcji z tym wszystkim, bo to się nie da. W związku z tym człowiek trochę tak jakby się roztapiał, rozpadał na kawałki i one się rozsypują w tym, co się dzieje dookoła i staje się częścią tego, co się dzieje dookoła. Czyli jest w stanie czytać książkę na ruchliwej ulicy i jest na tej ruchliwej ulicy, ale również koncentruje się na książce. Czyli dla mnie taka sztuka celebrowania to jest takie właśnie stopienie się z tym miejscem, gdzie jestem. No do tego można zafundować sobie kawę, jeszcze się wziąć i jakby łączyć z tą kawą, mieć takie poczucie, że jesteśmy częścią tego, co nas otacza. Czasami mam wrażenie, że to jest właśnie szczęście, takie poczucie, że wszystko jest na właściwym miejscu, we właściwym czasie, jestem tutaj, gdzie jestem, tak ma być i to jest moment najlepszy w moim życiu. Chyba tak celebruję. Czytelnikom Kreatorni Zmian chciałbym powiedzieć, że życie jest piękne. To raz, dwa, że jest tajemnicze, trzy, że nikt nie zna całego obrazu i nie wiemy, czy to, co dzisiaj robimy, jest dobre czy złe. Jestem tu, gdzie jestem, dzięki temu, że byłem dosyć niechętny nauki fizyki, w związku z tym nie mogłem zdać na medycynę, jak się okazało, bo tam była fizyka, a przez to jakby moje losy potoczyły się inaczej. W związku z tym skończyłem psychologię i dalej wszystko sobie dali, bo tego konsekwencją. Dzisiaj, gdybym miał powiedzieć, kiedy się to zaczęło, no to w momencie, w którym nie mogłem się do tej fizyki zmobilizować, czyli powiedziałbym, że w słabości była siła. To wiadomo z jakiejś perspektywy, czyli dopiero tam po 25 latach. Czyli na pewno chciałbym powiedzieć, żeby czytelnicy nie oceniali wszystkiego, co się dzieje w życiu. Zgodnie z powiedzeniem nie ma tego złego, co by na dobre wyszło. I chciałbym jeszcze powiedzieć, że bardzo lubię taki zwrot dam radę. On trochę mnie przenosi w przyszłość, czyli daje mi takie poczucie, że jutrzejszy, następny dzień to będzie dobry dzień, bo ja dam radę. Ale odkryłem ostatnio, że tak naprawdę powinienem mówić daję radę, że najważniejsze jest takie bycie świadomym, że my codziennie radzimy sobie z tym, co się gdzieś w naszym życiu pojawia. I jeżeli mówimy dam radę, to trochę mówimy o tym, co będzie jutro, ale dlatego jutro dajemy radę, bo wczoraj żeśmy sobie powiedzieli dam radę. Natomiast kwintesencją życia jest to, że wszystko dzieje się dzisiaj i my dzisiaj się w tym życiu mimo wszystko odnajdujemy i warto z tego czerpać energię na przyszłość, czyli trochę odcinać kupony już od tego, co było.